Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj dziewczyny pokażę Wam taki szybki letni look. W sam raz na plażę, w sam raz jak się spieszycie, w sam raz jak jesteście gdzieś, a chcecie wyglądać dobrze. Taki totalny minimalizm, który ja stosuję, gdy nie mam czasu albo gdy jest lato i nie muszę specjalnie robić jakiegoś wykwintnego makijażu. I dziewczyny, pamiętajcie, że podstawą makijażu jest piękna skóra, wypielęgnowana. Ja oczywiście już jestem po pielęgnacji. Stosuję na co dzień nasz cudowny zestaw. Ale pamiętajcie, że czwarty krok pielęgnacji to jest podkład i bez niego po prostu nie wychodzimy z domu. Ale nawet w domu stosujemy podkład, bo to jest ubranko naszej twarzy. To ubranko twarzy zadba, żeby ta twoja skóra była chroniona, żeby ona się nie starzała, żeby wszystko, co się przyklei, przykleiło się do tego ubranka, a nie do skóry. Więc będziesz dłużej miała piękną skórę, zdrowszą skórę, młodszą skórę, nawilżoną skórę, wypielęgnowaną skórę, bo nasz podkład, czyli podkład Mary Kay, pielęgnuje skórę dodatkowo, sprawia, że wygląda zdrowiej, młodziej i zachowasz tę młodość na dłużej. To jest podkład niekomadogenny, nie zatyka porów, on ma substancje, które wpływają jeszcze na polepszenie kondycji twojej skóry. To już nie jest, dziewczyna, era podkładów z kiosku albo z przypadkowej drogerii. To już są podkłady innej generacji, to już są podkłady, które dają dużo korzyści dla skóry. Więc pierwszy krok po pielęgnacji to podkład, pamiętajcie. Ja dzisiaj Wam pokażę, jakie ja użyję produkty. Czyli pierwszy krok dzisiaj będzie podkład. Drugi krok, dziewczyny, to będzie brązowa kredka. I trzeci krok, tusz, to będzie cień do powiek. Cień do powiek i to jest totalny mój minimalizm. Jeśli potrzebujecie, możecie do tego dołączyć kredkę do brwi, błyszczyk do ust i tusz. I to już w zupełności wystarczy. Ja zaczynam od podkładu. Dzisiaj użyję podkładu rozświetlającego. Zobaczcie, moim aplikatorem jest pędzel. Jest to w tej chwili mój ulubiony sposób aplikacji. Kiedyś stosowałam tylko palce, ale od momentu, kiedy przekonałam się, spróbowałam tego pędzla, zobaczcie, on jest taki gęsty, bardzo mało podkładu bierze. Podkład po prostu jest nakładany równo, szybko i nie musicie się specjalnie wysilać, żeby on był dobrze nałożony, bo ten pędzel zrobi to za Was. To jest pędzel syntetyczny z serii profesjonalnej dla wizażystów, więc on naprawdę jest, dziewczyny, świetny. Jego cena również jest świetna i ekonomiczna. Kosztuje tylko 59 zł, więc to nie jest jakaś zawrotna kwota. A posłuży Wam naprawdę bardzo długo. Zobaczcie, widać takie delikatne rozświetlenie. Ja dołożę sobie jeszcze troszkę. I w lato ten pożądany jest taki fajny, troszkę opalony. Troszkę opalony odcień skóry. Ale, dziewczyny, podkład musi być idealnie dobrany. Żeby był idealnie dobrany, pamiętajcie, że dobieracie go tutaj lub na granicy szyi i żuchwy, bo tu jest skóra najjaśniejsza. Jeśli tak dobierzecie podkład, nie będziecie miały problemów z tym, że dokąd go malować, czy malować go też na uszach, czy malować go na szyi. Będziecie miały czyste kołnierzyki, więc dobór podkładu jest bardzo ważny. I jeśli nie umiecie lub jeśli chciałybyście sobie dobrać, zapraszam Was do mnie. Przeczeszę sobie, dziewczyny, brwi. Zobaczcie, ta skóra już wygląda zupełnie inaczej. Teraz naniosę sobie cień do powiek. To jest, zobaczcie, taki fajny cień w takim letnim kolorze. Lekko połyskujący. On nie jest mocno połyskujący. Ten połysk tworzy takie satynowe wykończenie i nadaje się dla powiek, tak jak ja mam, takie troszkę pofałdowane, bo on pięknie odbija światło i sprawi, że moje spojrzenie będzie pełne blasku. Naniosę go palcem, tak jak ja lubię. Także jak wyjeżdżacie, fajna sprawa, bo
szybciutko na całą powiekę ruchomą. Nakładamy sobie właśnie taki fajny cień do powiek. Zobaczcie, on pięknie połyskuje. Możecie dać jeszcze więcej, jeśli ktoś lubi. Dziewczyny teraz wracają, jest seria limitowana, będą zaraz te cienie w sprzedaży. Od 19 lipca ja już sobie zamawiam, oczywiście z zapasem, bo bardzo je lubię, one były w tamtym roku. Nigdy nie używałam tak mocno połyskujących cieni, ale ten połysk jest taki fajny i pasuje do każdej karnacji, pasuje również do każdej powieki, nawet dojrzałych powiek. Jeśli nie macie takiego cienia, możecie użyć po prostu rozświetlacza. Zobaczcie, już mam resztki, ale będą też rozświetlacze, będą w takim fajnym kolorze beżowym i też sobie oczywiście zakupię, bo będzie to seria limitowana. Zawsze Mary Kay wypuszcza perełki w seriach limitowanych, więc jeśli chcecie taki fajny rozświetlacz, to zachęcam Was do zakupu. Teraz użyję brązowej konturówki, którą naniosę tutaj na linię rzęs. Możecie to zrobić mocno. I teraz delikatnie rozcieramy, ale ja jeszcze sobie delikatnie tutaj w kąciku zewnętrznym naniosę taką kreskę, którą też można rozetrzeć, jeśli lubicie oczywiście. Mamy taki fajny pędzelek, zobaczcie, skośny do rozcierania i do robienia tych właśnie kresek. Więc z tym pędzlem jest to o wiele łatwiejsze. Zobaczcie, możecie sobie wyciągnąć. Można poprawić, jak ktoś lubi mocniej. Chodzi o delikatne podkreślenie rzęs. Żeby to moje oko nie było takie mało wyraźne. Ja, dziewczyny, mam bardzo jasne rzęsy, więc u mnie jeszcze muszę je podkreślać, żebym miała bardziej wyraźne spojrzenie. Ale jeśli wy macie ciemną oprawę oka, ciemne rzęsy, to myślę, że ten krok możecie sobie pominąć i użyć po prostu maskary. Nie będę robiła kreski, żeby to wyglądało bardziej naturalnie. I to jest taki mój minimalizm. Teraz biorę pędzelek i rozcieram tą kreseczkę delikatnie. Wszystko się z łatwością blenduje, cieniuje. Konturówka jest bardzo miękka. Macie trochę czasu, żeby ją rozetrzeć. Później ona zastyga i tworzy taką bardzo, bardzo trwały makijaż. Jeśli teraz lubicie, dziewczyny, możecie do tego dorzucić sobie tusz do rzęs. Ale ja jeszcze jednak dorzucę sobie konturówkę, znaczy kredkę do brwi, ponieważ ja mam jasne rzęsy, przepraszam, jasne brwi, więc sobie lekko je podkreślę. Wypełniam przestrzenie pomiędzy moimi włoskami i delikatnie podkreślam kolor. Ja używam konturówki w odcieniu brunet.
Konturówkę dziewczyny dobieramy do swoich brwi, ale do odrostu przy włosach. Wtedy będzie najlepiej dobrana. Ważne, żeby one nie były takie przemalowane i bardzo ciemne, bo wtedy się dobrze nie wygląda. Ja nie jestem zwolenniczką takich mocnych, geometrycznych brwi. To jest dziewczyny nasza henna w kredce, także jak potrzebujecie, macie permanentne brwi i już Wam gdzieś schodzi, będzie świetna alternatywa, żeby to wszystko wyrównać, żeby pięknie Wasze brwi wyglądały pięknie. I zobaczcie, tak naprawdę to już prawie wszystko. Jak lubicie, możecie dodać tusz do rzęs. Można delikatnie podkreślić rzęsy. I zawsze ten makijaż jest zrobiony. Dziewczyny, ja zawsze wstaję rano i robię makijaż i go potem nie poprawiam. On mi się trzyma do końca dnia, tak naprawdę. No chyba, że gdzieś idę, to lekko sobie poprawię, żeby był bardziej intensywny. Jak mam jakieś umówione spotkania, oczywiście z Wami. Ale ogólnie to rzadko to robię, bo mi się po prostu utrzymuje ten makijaż do końca dnia. I kiedyś tak robiłam, że nigdzie nie wychodzę, to nie będę się malować, narzucałam tylko podkład i to wszystko, ale jest wiele sytuacji, gdzie nagle muszę jednak gdzieś wyjechać, gdzieś wyjść, coś Wam podrzucić. No i później szybko się malować, chociaż to jest bardzo szybki makijaż, ale jednak wolę zrobić to rano, gdy mam na to czas, gdy mam na to chwilę, niż potem gdzieś na szybko robić ten makijaż. Tak mi jest po prostu wygodnie. Zawsze wstaję rano, robię pielęgnację, później robię ten szybki makijaż i to jest moja taka codzienna rutyna. Bo nagle się okazuje, że gdzieś musisz wyskoczyć po bułki do sklepu, a ty jesteś niepomalowana, nie masz podkładu. No i jak możesz się pokazać? I wtedy oczywiście pojawia się wiele osób, wiele znajomych. A ty tylko się modlisz, żebym nikogo nie spotkała. Ja się czuję dobrze w takim delikatnym makijażu, chociażby. I później nie ma tego problemu, jak muszę gdzieś nagle wyskoczyć. To zawsze wygląda dobrze. Zobaczcie, to wszystko. Ja dzisiaj użyłam, zaraz Wam pokażę, podkładu, konturówki brązowej i cienia do powiek. Lub możecie użyć rozświetlacza jako cienia. Następnie, kto ma taką potrzebę, może użyć konturówki do brwi, błyszczyka do ust i tuszu do rzęs. Zobaczcie, minimalistycznie, a buzia wygląda zupełnie inaczej, prawda? Więc zachęcam Was serdecznie do takiego szybkiego makijażu na co dzień, by się czuć ze sobą lepiej, by się czuć dobrze i zawsze wyglądać świeżo. Do zobaczenia, dziewczyny, pa!